Każdy, kto zajmował się modelami z napędem elektrycznym, wie, że istotnym parametrem w takim modelu jest temperatura silnika. Ja przykleiłem taśmą do podstawy silnika termoparę i miejmy nadzieję, że przy odrobinie szczęścia uda nam się ją utrzymać w tym miejscu. Znacznie lepiej byłoby to zrobić wcześniej, kiedy model był składany. No ale poradzimy sobie jakoś. W tym momencie temperatura silnika na biegu jałowym jest około 35 stopni. I zobaczymy, co się wydarzy. Ustał ruch powietrza chłodzącego silnik. Widać, że temperatura wzrasta. Silnik, obudowa silnika parzy. Pracował na maksymalnych obrotach. Spróbujmy zmierzyć temperaturę obudowy. Jak widać, wynosi ponad 40 stopni. Ale jeszcze jest to temperatura, która nie będzie zagrażać uszkodzeniem silnika. Niemniej jednak taki pomiar jest ważny. Trzeba go wykonać oczywiście przez dłuższy okres czasu. Ja też tą sondę jakoś tu umocuję i zobaczę, co się będzie działo, co się potencjalnie może stać z modelem w powietrzu.